Witam kochani, ja, czyli Czarny Kot, tak się będę nazywał. Będę testował różne sprzęty z elektroniki i obalał prawdy i mity. Zacznijmy od chińskiego produktu, dość popularnego na wschodzie, u nas mniej znanego. Firma LG, teraz ona się nazywa ogólnie LeTV. To kiedyś była firma, która się zajmowała przede wszystkim telewizją kablową, ale wypuściła kilka modeli telefonów i tak w końcu telefony stały się główną dziedziną tego producenta, więc wracamy do tego telefonu. To według producenta nie tylko jest jeden z najmocniejszych telefonów na rynku, a na pewno flagowy tej firmy Le Max. Ma 64 GB pamięci domyślnie, 6 GB pamięci RAM, to jest potężna pamięć. Ma bardzo dobre aparaty, 21 milionów pikseli przód i 8 milionów pikseli tył, na Snapdragonie 820, ale wracając, dostajemy takie pudełeczko od Chińczyków, oczywiście miałam już otwierane. Telefon leżał. W komplecie dostajemy, oczywiście nie ma przejścióweczki europejskiej, czyli to jest dołożone to, co w Polsce można od producentów dostać. Import prywatny jak na razie. Oryginalna ładowarka ma, jak widać, wejście na Stany Zjednoczone albo Wschód, ale porządna, duża, 2,5 ampera. Co ciekawe, telefon nie ma wyjścia normalnie na słuchawki, ale dołączają taką przejścióweczkę i tą przejścióweczkę normalnie podłączamy przez USB 3.0 do dołu i od tego słuchawki. Jeszcze dostajemy oczywiście kabel USB, który został wyjęty, ale wracamy do telefonu. Telefon jest dość w ręku ciężki, ale to akurat tak mi przeszkadza, jak jest bardzo śliski i telefon o średniej cenowej półce, bo można już go kupić za około 1100 zł, chociaż i drożej widziałem, to szkoda byłoby go rozbić, a wyjątkowo jest śliski. Etui na rynku można znaleźć, ale tym jeszcze się zajmiemy później, będziemy testowali różne etui. Wejście typu C, pokrycie, to jest bardzo ważne, pokryte szkło, to jest Gorilla Glass niby 5, ale jest po prostu kapitalne, praktycznie nie zostają ślady, odciski palców, ani inne. Minimalnie używam od 4 dni ten telefon, testuję i to są jedyne ślady, które to są, to widać pod światło wieczorem, a ogólnie nie widać. Kolor obudowy tutaj akurat jest taki pozłacany. Aparat, tak jak mówiłem, 27 milionów pikseli Sonego. Podwójny flash. Z przodu mamy aparat 8 milionów pikseli, wszystkie możliwe czujniki. No i teraz co ważne, czujnik palca. Niby się reklamuje jako jeden z najszybszych na rynku. Patrzmy, włączamy telefon, naciskam na czujnik palec i czekamy. Czekamy i dopiero się odpala. I w większości wypadków, ile byśmy palce nie programowali, to tyle razy tak długo czekamy. Obraz na ekranie jest 2K, czyli QHD, jest po prostu bombowy. Jest oszałamiające kolory, czerń jest po prostu idealna. Program, który jest fabrycznie, launcher wgrany, to jest taka bieda po prostu, że normalnie nie ma w nim nic i trzeba od razu sobie najlepiej zainstalować dodatkowy launcher, najlepiej się zachowuje nowa launcher. To są jego ustawienia, jest bardzo dobry, nie wiem czy będzie widać, ma bardzo dużo ustawień, jest bardzo atrakcyjny i najważniejsze, jak widać, można zrobić sobie tyle ikonek, ile się chce. Dodatkowo mamy w tym telefonie 3 ikonki, tak zwane menu do regulacji, czyli one się podświetlają, kiedy naciskamy, czyli cofnięcie, wejście lub stop i ogólny do menu. Jeszcze jedna rzecz. Testowany był przez AtuTu, jak to wszyscy się chwalą i we wszystkich filmikach, i jakie to te telefony nie są szybkie, dobre, Snapdragon 820, tam punktacja do 160 000. Podkręciłem telefon przez różne możliwe oprogramowanie po zrutowaniu, wszystko poustawiałem i najlepsze, co mi się udało osiągnąć, zresztą zaraz wam pokażę, sami zobaczcie, na co stać tą zabaweczkę. To z ostatniego testu 101 549, i to jest realny, bo testowałem kilkukrotnie, ale teraz po podkręceniu i po przyspieszeniu wszystkich możliwych funkcji, proszę bardzo, oczywiście teraz się telefon przyciemnić potrafi, ale ogólnie kolorystyka, przeniesienie barw jest idealne. No i tak słynny ogród, który w większości filmów jest pokazany, po prostu zasuwa tak szybko, jakby było, nie wiem, tam 200 000, ale jak widać w rzeczywistości to wygląda zupełnie inaczej. Jest naprawdę dobrze w porównaniu do innych telefonów, a testowałem ostatnio różne modele telefonów, jak Mate S, Mate 10, Huawei 10, i naprawdę ustępują technologicznie temu telefonowi. Mimo zapewnień w niektórych filmach wschodnioazjatyckich, że testy wszystkie przechodzą prosto w mgnieniu oka, to jest jednak nieprawda, ale jeżeli się zastanawiacie się nad naprawdę niedrogim telefonem o potężnych możliwościach, to naprawdę Le Maxa polecam, i proszę pamiętać, że nie Pro, a właśnie wersja Le Max jest tą wersją Max, czyli ta najmocniejsza, nie Pro. Jeszcze chcę zaznaczyć, że to jeden z pierwszych filmików moich z testów, więc dopiero będę nabierał wprawy, ale dla was, kochani, będę testował wszystkie telefony, jakie są na rynku, tablety, laptopy, komputery, e-booki, zestawy komputerowe, konsole, aparaty fotograficzne, wszystko, co wpadnie mi do ręki, poczynając nawet zegarki różnej maści, elektroniczne i kwarcowe, głośniki, wszystko. Postaram się wam przybliżyć to dużo dokładniej i od strony użytkownika. W punktacji od 1 do 10 punktów za ten telefon daje śmiało 7 punktów. Największe minusy tego telefonu, proszę pamiętać, bardzo śliska obudowa, która wypada z rąk, ale spasowanie jest idealne. Bardzo wolno działający czytnik linii papilarnych, to jest po prostu, nie wiem czy to jest dokładnie wada tych modeli, tych początkowych, czy to ogólny błąd, ale jest bardzo powolny, może i dokładny, ale jest bardzo powolny. Audio, dźwięk jest bardzo ładny, aparaty fotograficzne całkiem dobre, w zmroku wieczorem są słabe, po prostu ustępują aparatom, telefonom z wyższej półki, chociażby takim jak Samsungowi S8 albo LG G6, ale porównując do innych aparatów fotograficznych, innych telefonów komórkowych, to wypada całkiem nieźle i te 27 milionów pikseli wypada całkiem nieźle, ale jak na razie najlepszą jakością, jaką widziałem, ale to do następnego testu, to aparat, który oczywiście nagrywa w 4K, zaznaczam, to też jest 4K, to było w BlackBerry Brief, ale to w innym filmiku. Jak widać, test cały czas się wczytuje, mimo że to w innych filmikach internetowych wygląda po prostu błyskawicznie, ale to jest na zasadzie fotomontażu. U mnie wszystko leci na żywo nagrywam, na żywo wam pokazuję, na żywo test leci. Chcę, żeby było wszystko tak jak jest, bez ukrywania, bo producenci mydlą oczy, żeby tylko klient kupił produkt, a jest tak jest. No, jak widać po podkręceniu telefonu osiągnął 122 tysiące, no to jest dość dobry wynik, ale nie 160 tysięcy jak obiecują. Dziękuję wam wszystkim, zamykamy, chowamy i się kochani na dzisiaj żegnamy.